Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Co jest tym całym światem? Za pomocą jakich słów możemy to określić? Często mówimy, że moje dzieci, moja rodzina, moja praca są dla mnie całym światem. I może warto wziąć to sformułowanie na serio. Zobaczyć, że nawet w najmniejszej cząstce wspólnot, które tworzę, relacji, w których jestem, trzeba przynieść Chrystusa. Często będzie to mój mąż, moje dziecko, które może odeszło od wiary, czy mój dobry kolega, który gdzieś zagubił perspektywę życia wiecznego. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus została patronką misji, choć nigdy nie opuściła klasztornej celi. Całe życie pragnęła modlić się o łaski dla całego świata. Także nie ruszając się z miejsca, będąc w swoich czterech ścianach, nawet w izolacji z powodu kwarantanny, można głosić Ewangelię całemu światu. Zaryzykuj.